Witajcie. Dzisiejsze wideo jest odpowiedzią wideo dla broszki. A propos nudy. Swego czasu nagrałem na YouTube taki filmik, który się nazywał co zrobisz, jak ci odetną internet? To jest sposób na mega super nudę, czyli począwszy od odkrywania pasjansa, po mahjonga, chyba tak to się czyta, skończywszy na sprzątaniu swojego pokoju. W zasadzie to jestem człowiekiem, który raczej się nie nudzi, a nudę nazywa odpoczywaniem. To znaczy, kiedy mówię, słuchajcie, nudzi mi się strasznie, to już naprawdę musi być bardzo źle. To znaczy, pocztę sprawdziłem 40 razy, to znaczy gadu-gadu sprawdziłem 40 razy, nikt do mnie nie pisze, o Batko Boska, świat się wali, i tak dalej, i tak dalej. Po prostu jest strasznie, czuję się tak strasznie nudno i to jest właśnie dla mnie nuda. Nuda w moim pojęciu nie istnieje, bo oczywiście lubię mieć takie dni dla siebie, kiedy leniuchuję, kiedy jest po prostu tak świetnie, bosko i w ogóle, i tak dalej, i tak dalej. Są to dni moje. Wstaję, o której chcę. Właśnie wstaję, bo bardzo często słyszałem, że są tacy ludzie, którzy po prostu nie wstają, wegetują cały dzień w łóżku. Ja tego nie rozumiem. Naprawdę. Chociaż niektórzy to lubią, no ale dobra. Nieważne, nie będę wnikał w gusta ludzi. Co do sposobów takich czynnych, aktywnych na nudę, to jest wymyślanie pomysłów na różne rzeczy. Zresztą jak widzicie, teraz jest vlog. To jest sposób na nudę. To jest sposób na zapełnianie tego czasu. Dawanie wam siebie w jakikolwiek sposób, wyrażanie swoich opinii, bawienie się w internecie, robienie filmików, muzyki i tak dalej. To jest sposób na nudę. To jest właśnie fajny sposób na nudę, ale uwaga. Ten sposób nie jest sposobem takim, że siadam i robię. To znaczy, nie mogę sobie powiedzieć dzisiaj, bo nie jestem profesjonalistą. Nie mogę sobie dzisiaj powiedzieć tak, dzisiaj sobie nagram piosenkę, dzisiaj sobie nagram vloga, a w ogóle to nakręcę jeszcze jakiś film. Nie mogę się skupić. Nie można sobie tak po prostu powiedzieć, nagram sobie film. No można. Nagram sobie muzykę, zrobię coś fajnego, nagram swój głos. Nie, bo do tego potrzeba weny. Także mój sposób na nudę jest prosty. Nie mieć żadnej nudy. U mnie słowo nuda nie istnieje. I mam nadzieję, że u was także nie będzie to słowo istnieć. To na razie. Trzymajcie się i się nie puszczajcie. Cześć.